To ja zacznę. 100 lat GKS. Tak jest. Mały prezent od nas. Ale tak jak trener powiedział przed meczem w szatni, że teraz mamy po prostu dobrze zagrać jedno i drugie spotkanie i cieszymy się, że to się udało. No jeżeli znajdziemy się w fazie play-off, no to będzie super, choć no w dzisiejszym meczu z Suwałki będzie dużo od tego będzie zależało. Ten dzień, tak, ale tak jak już mówiłem w wcześniejszych wywiadach, no z Kubą bardzo fajnie się uzupełniamy. Ja przychodząc tu do Katowic wiedziałem, jaka będzie moja rola. No niestety Kuba nabawił się mojej kontuzji, no i dzięki temu dostałem tą szansę dzisiaj od samego początku zagrać. No i musiałem to wykorzystać. Tak, z mojego punktu na szybko to myślę, że w dużej mierze zaważyła zagrywka. Bardzo fajnie zagrywaliśmy. Olsztyn również podjął to ryzyko na zagrywce, ale no niestety im nie do końca to wychodziło. No, chyba gdzieś troszeczkę z tego Wolnika zeszło powietrze. No, czasami tak jest, ale fajnie, że w kolejnym secie potrafiliśmy się odbudować i dokończyć ten mecz. To uraz, który nabawiłem się w czwartek i po prostu do dzisiaj nie zdążyłem się na tyle wyleczyć, żebym dzisiaj mógł zagrać. Ale myślę, że w najbliższym tygodniu już nawet może od początku będę trenował. Niestety nie zdążyłem na dziś się wyleczyć. Tak, bardzo, bardzo ważna wygrana na własnej hali. Myślę, że ogólnie zagraliśmy dobry mecz i tutaj to nastawienie do tego meczu było decydujące. Widać było, że od pierwszej piłki drużyna była w pełni naładowana, w pełni gotowa na walkę w tym spotkaniu i szybko przyjęliśmy inicjatywę. Tak, no to co staramy się robić cały czas, może nie zawsze wychodziło, ale walczymy do końca. Dopóki jest szansa, dopóki tli się to światło na osiągnięcie dobrego wyniku, czyli play-off, no to próbujemy to robić, także gramy dalej.